No i tak, jest zima i powiem wam tak, że można się wkurzać, można się denerwować, że wiecie, że zimno, znowu trzeba kurtki, znowu trzeba na przykład lepsze buty, ale powiem wam tak, że jest plus, ślicznie jest. No i oczywiście, co tam u mnie, co tam u mnie w życiu? W życiu jest bardzo dobrze, jest lepiej. I co można powiedzieć, dostałem naprawdę w życiu super szansę i ją dostałem jakoś w listopadzie. Jest wszystko dobrze, jest ślicznie. Jutro dla was przygotowuję content podróżniczy. Pierwszy odcinek. Będziemy podziwiać piękno zimy. I jutro to wszystko nagrywam, póki jest śnieg, żeby nie czekać rok, tak? Ciągle w ogóle tutaj jeżdżą te samochody. Żeby nie czekać rok, bo nie chce mi się czekać rok, aby znowu nagrać, wiecie, zimę, pokazać wam jakieś piękne miejsca, które ślicznie właśnie wyglądają, gdy jest śnieg. Tutaj wszystko, wszystko w śniegu. No i super, super kontencik na kanale, co nie? No i szczerze powiem wam tak, że w końcu muszę się ogarnąć i w ogóle tak zastanawiałem się nad prawkiem. O, tam jest jakiś piesio sobie biegnie. Nad prawkiem się zastanawiam, no bo jak jest już tak zimno i miałbym samochód, no to oczywiście wiecie, gdzieś mógłbym pojechać, łatwiej by było, a nie rowerem, bo rowerem to zimno jest i no i tak lipa, lipa, co nie? Nie wiem, jakieś Rakowice, gdzieś dalej, no nie wiem, jakaś inna miejscowość, no to nie można, tak? Nie można, bo jest zimno, sorki, że za hałas, ale autobus. Ej, jakieś takie dziwne były kolorki, zaraz wam pokażę. Ej, szczerze, serio, fajne. No i można tutaj spróbować napisać Seba. Zaraz. Se. O, jest już se. Seb. Dobra, niech będzie Seb. Idziemy. Bo ja już do domu wracam. Bo jest zimno i nie chce mi się chodzić. A sobie teraz zaraz coś obejrzę na Netflixie. A też nie chcę, żeby ten vlog był krótki, tylko też dłuższy, to postaram się jeszcze wam coś dograć. Mimo, wow! No teraz to jest tak ślicznie, co? Jakieś różne można ujęcia zrobić. Albo w ogóle z drugiej strony spróbujemy. No super. No i tak chodzę, chodzę, zastanawiam się, co nagrać. Nagram. Nagrywam już w ogóle szósty raz vlog, ale myślę, że ten jest spoko. No to już jestem na klatce mordki i powiem wam tak, niech ta zima mija, jutro niech będzie jeszcze śnieg, tak żebym zdołał nagrać taki kolejny zimowy vlog, bo będę musiał czekać na śnieg cały rok. O, jest śnieg, takie spojrzenie. Jakby wiecie, padało, jutro już by nie było. No i szczerze myślałem, że już właśnie laptop pokaże mi, że dysk właśnie już wypadł, jest niewidoczny, ale działa. Działa i oby działało. No i tutaj właśnie jest taka zima. A, no i mam też naklejkę z tego fanboxa, taką, i tutaj piszę Life is good. I dziękuję wam bardzo, pozdrawiam, pozdrawiam i oczekuję, aż ponownie znowu pogadamy. I no, i fryzurka jest taka sama, miałem zapuszczać włosy, spróbować, ale nie zapuszczam włosów, bo już się w ogóle nie uda. Co mogę wam jeszcze powiedzieć na tym? Na tym vlogu. Właśnie gdzieś miałem te perfumy, ale nie będę szukał, bo przypomniałem sobie, że wy już je widzieliście.
Kurczę, usunąłem gierkę z telefonu, bo na razie w nią nie grałem, a teraz właśnie nabrałem ochoty, ale nie będę jej instalował, bo zajmuje chyba około 4-5 giga, a to jest Call of Duty Mobile. No i można też powiedzieć, że właśnie kontent podróżniczy zacznę w zimę ze śniegiem. I myślę, że jak właśnie gdzieś na osiedlu, na mieście nie będzie już tak dużo śniegu, no to gdzieś właśnie takie rejony, gdzie najbardziej może zostać, czyli las, i sobie będziemy tam podziwiać piękno. Tylko właśnie nie ten tutaj mój las, tylko gdzieś pojadę dalej i myślę, że też będzie spoko. No i muszę wam też powiedzieć, że ciągnie mnie gdzieś na wieś, wiecie, gdzieś w takie rejony wiejskie, bo mam dosyć tak naprawdę już zimy, w sensie nie zimy, tylko miasta, przepraszam. Gdzieś w takie rejony wiejskie, gdzieś na wieś sobie pojechać, gdzieś tam sobie usiąść, no nie, pojeździć, pozwiedzać właśnie takie miejsca, gdzie nie ma bloków, no nie, nie wiem, jakieś łąki, coś takiego. I myślę, że to będzie też część kontentu podróżniczego w pierwszym sezonie. Dobra, już kończę ten vlog. Siemanko, siemanko, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym.